jak wczoraj stołowaliśmy się w wykwintnej restauracji w porcie. Dzisiaj stwierdziłem, że spróbuję czegoś tańszego. No i z takiej budzie, z tajskim jedzeniem. No i wbrew pozorom, mimo że buda, to niewiele taniej wyszło. Ale trochę też zaszaleliśmy, bo kupiliśmy dwa dania dziecięce. Myśląc, że to będą dużo mniejsze. A danie dziecięce wygląda tak. Jedno, otwórz drugie. W międzyczasie wam pokażę krewetki w panierce. Tam Tymon ma jakieś kuraki. Do tego oczywiście sosiki sezamowe. Tutaj słodko-kwaśny. I całość wcale nie wyszła tanio, bo wyszła jakieś 200 zł. Ja liczyłem wtedy 200 zł. Czyli średnio 50 za sztukę. Chociaż te dziecięce były mniej więcej połowę tego, co dla dorosłych. Dziecięce były po 44. Nie 44, tylko 88 było koron. No tak, 88 koron. No to mniej więcej 44 zł. Jeszcze dostaliśmy dwa pojemniki ryżu. Właściwie wygląda, że te dania dla dorosłych równią się dodatkiem takiego wielkiego pojemnika ryżu. W sumie mogliśmy wszyscy zadowolić się porcjami dziecięcymi. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy panowie wkrótce. A patrzcie, jakie cudo tam pojechało. Stare Volvo. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi tam z prawej strony. Chociaż wcześniej zrobiłem zdjęcie, jak stało zaparkowane. To też wrzucę tu na końcu. O, piękny krążownik. Na razie to tyle. Hej.